Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, tak jak tłumaczyłem Wam na tym filmiku, ja w garażu posiadam komin, który tak naprawdę nie jest kominem. Jak widzicie, nie generuje on żadnego cugu. Dlaczego? Dlatego, że jest to zwykła rura dymna, nieizolowana, no i ona sama w sobie praktycznie nie jest w stanie wygenerować żadnego ciągu kominowego, co niestety utrudnia pracę przy budowaniu piecyka, projektowaniu piecyka, gdyż muszę zasilać go mechanicznie, żeby to wytworzyło jakikolwiek ciąg. Dlatego też postanowiłem, że wykonam coś takiego jak generator ciągu kominowego. No i od czego zaczynamy? Co jest potrzebne do zrobienia takiego generatora? Na początek wytoczyłem dwie tuleje stalowe o średnicy mojego komina. Tuleje toczone są na średnicę wewnętrzną i zewnętrzną takiego komina. Następnie wyciąłem dwie blachy, które będą stanowić podstawę obudowy generatora ciągu. Natomiast te elementy w kształcie trapezu pozwolą zbudować stożkową bryłę generatora ciągu. U mnie te elementy są lekko zawinięte, ale jeżeli będzie to prosta blacha, to również dacie radę. W tym momencie przystępuję do dopasowania tych elementów do siebie, no i do wstępnego złożenia, poheftowania tych elementów ze sobą. Dzięki temu uzyskujemy już wstępny zarys tej bryły, którą będziemy wykonywać. Elementy podstawy przyspawałem na stałe, natomiast te detale trapezowe heftuję na 2-3 hefty i składam je w taką lekko stożkową bryłę. Ta rura, którą teraz widzicie, którą wkładam do środka obudowy, to jest moja rura kominowa. Ta rura musi być odpowiednio krótsza od całej obudowy, że gdy złożymy i pospawamy obudowę już całkowicie, to wytworzy nam się szczelina między tą rurą a obudową około 4-5 mm. To jest wymiar na oko. Nie wiem dokładnie, jak by trzeba to było wyliczyć, natomiast ja sobie przyjąłem 5 mm szczeliny. Ponieważ ta rura jest nasadzana, to później istnieje możliwość przesunięcia jej do góry lub do dołu, dzięki czemu będziemy mogli tą właśnie szczelinę regulować. Kolejny etap to już jest pospawanie całości, przyspawanie również górnego pierścienia, no i jeżeli ktoś chce, to można obszlifować troszeczkę spawy. Proszę nie zwracać też uwagi na to, jak to wygląda estetycznie, to jest zrobione ze złomu, te blachy nie są dopasowane idealnie, bo są cięte szlifierką, najważniejsze, żeby to było po prostu szczelne. Tu widzimy dolny pierścień i średnicę wytoczoną na zewnętrzny wymiar rury kominowej. Tu będzie wchodzić rura kominowa. Będziemy ten stożek nasadzać na naszą rurę. Natomiast z drugiej strony ten pierścień będzie wchodzić do rury kominowej. W środku również widzimy właśnie tą szczelinę, o której mówiłem, między rurą wewnętrzną a obudową, około 4-5 mm. Taką ja przyjąłem. Tak to wygląda. Po szlifowaniu, tak jak mówiłem, nie jest to jakoś super estetyczne. Kolejnym etapem jest wykonanie przyłącza do montażu wentylatora. Tutaj akurat sobie składam tą część, która odsunie nam troszeczkę wentylator od tej obudowy. Jest to taki, jak widzicie, zwykły kwadracik. Przypasowujemy go w dolnej części generatora. Odznaczamy sobie gabaryt tej naszej obudowy, a następnie wycinamy właśnie ten otwór. Otwór mamy wycięty, sprawdzamy, czy wszystko dobrze pasuje i możemy przystąpić do przyspawania tego dystansu.
Następnie przyspawujemy flanszę, do której będzie przykręcony wentylator. Jak widzimy, jest to już zrobione. Przykręcamy wentylator, podłączamy go do prądu, no i sprawdzamy, czy nasz generator zaczyna generować ciąg. Jak widzicie, zasysa dym. Wentylator też również widzicie, że jest przykręcony. No i górą wydostaje się dym, czyli generator działa. Dzięki temu, że wentylator ma możliwość regulacji prędkości obrotowej, możemy regulować siłę ciągu, która będziemy mogli uzależnić od tego, jaka jest nam w danym momencie potrzebna do pracy pieca. Generator ciągu mam już zamontowany na mojej rurze dymnej, która stanowi u mnie komin. Podłączone do prądu, najpierw pokazuję przy wyłączonym generatorze ciągu. Czyli to, co teraz zobaczycie, to jest sama rura. Zobaczcie, przykładam kartkę i nic nie powoduje, że ją coś zasysa. Nie ma w ogóle cugu ciągu kominowego. Włączam wentylator. Obroty minimalne plus trochę zwiększenie mocy, nie w pełnym zakresie i zobaczcie, kartka zostaje przyciągnięta i sama trzyma się rury, czyli generator działa. Natomiast po włączeniu wentylatora za chwilę kartka po prostu opadnie. To ja robiłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzach. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Teraz jeszcze przedstawiam Wam taki schemat graficzny, co i jak jest mniej więcej złożone. Może Wam to ułatwi zrozumienie prostoty i zasady działania tego urządzenia. Zapraszam Was do subskrybowania, zostawienia łapki, komentowania, a dla osób chętnych do wspierania na Patronite. Trzymajcie się i pozdrawiam. Widzimy się w następnym filmie.